Witam was wszystkich w moim pokoju, jeszcze dość halloweenowym, chociaż już dawno po Halloween. Dziś w długo wyczekiwanym Q&A zobaczycie bardzo ciekawe i niewygodne pytania, a do tego pokażę wam moją nową furę. Tak jest, ostatnie Q&A na moim kanale było ponad 3 lata temu, więc sporo od tego czasu się zmieniło. O pytania do Q&A pytałem was właśnie na moim Instagramie, na którego was bardzo zapraszam, bo tam fajne rzeczy się dzieją. Pytań było naprawdę bardzo wiele, niektóre łatwiejsze, niektóre trudniejsze, ale wy również i tutaj możecie pytać, pisać i zadawać pytania. 10 tysięcy łapek i lecimy jeszcze z jednym takim Q&A-em. Do tego już każdy chyba wie, że do jutra zbieram 1 000 000 subów, więc trzeba klikać, bo już czasu do jutra nie zostało za dużo. A jako, że dzisiejszy Q&A będzie bardziej taki agresywno-pytaniowy, wyjazdowy, to ja idę się ubierać i lecę odpowiadać na wasze pytania, więc zapraszam razem ze mną. Kiedy jakieś vlogi na kanale? Takie typowe vlogi. Też często dostajemy pytanie, kiedy jakieś takie zwykłe vlogi z Ronsi i ja już wam mówię, że będzie za kilka dni. To taki mega fajny, tutaj wam zrobię zajawkę. Jeździliśmy szalonymi samochodami i to wszystko było w formie takiego zwykłego vloga, więc będą i mam nadzieję, że częściej będą. Dawaj house tour. No więc chcieliście house tour, to jest mieszkanie nie nasze, wynajmowane i tutaj w sumie nie ma zbytnio co pokazywać, bo wszystko jest w takim rozwaleniu, troszkę logicznym, nielogicznym. Ale w ostatnich miesiącach też z Gabi poczyniliśmy sporo ciekawych kroków w kierunku mieszkania, więc jeżeli chcielibyście trochę więcej może posłuchać o tym, to dajcie łapki w górę, napiszcie w komentarzu, bo fajnie by było wam to pokazać, co szykujemy na przyszłość. To prawda. No a teraz Gabi, zrobię wam szybki house tour po naszym mieszkaniu obecnym. To jak widzicie, drzwi wejściowe, tędy do nas zawitacie. Tu jest centrum paczkowe, zawsze jest. Tam jest toaletka, która jest cała wypełniona paczkami. Tak samo zresztą jak tamten pokój, to wam nie pokażemy. Tu jest to. Tutaj jest pokój gamingowy. Tak, ale tam nie wchodzimy. Na odcinkach zawsze. To jestem ja! I tutaj jest nasza sypialnia taka, a tu jest kuchnia. No, to Gabi miała zrobić, a ja zrobiłem. A jakbyście chcieli mój pokój zobaczyć w całości, jakieś tam sekreciki, komputeriki, bo często to pytacie, to też wiecie co robić. Co wolisz, pierogi na słodko czy na słono? Na potrzeby tego pytania wybraliśmy się do pierogarni. Mamy na słodko, takie z twarożkiem, z truskawkami, a te są z różnymi mięsami. No i zaraz je wszystkie zjem sam, bo z Gabi się nie podzielę i odpowiem wam na to pytanie. A few moments later. Zjewszy właśnie wszystkie słodkie pierogi i niesłodkie, stwierdzam, że słodkie są najlepsze. Jest takie słowo jak zjewszy? Ile czasu spędzasz na nagraniu i wrzuceniu odcinka na YouTube? Takie chyba najbardziej podstawowe pytanie, które was interesuje, czyli ile zajmuje nagrywanie filmików na YouTube'a, zwłaszcza z Fortnite'a. Samo nagranie odcinka to pewnie 2-3 godzinki, zależnie co robię i czy ktoś mi pomaga, czy nie. Później trzeba to jeszcze wyrenderować, zrobić miniaturkę, opisy, wstawić na YouTube'a i tak dalej. Ja powiedziałbym, że kiedy robiłem to sam, to zajmowało mi to około 7-8 godzin, ale tak się składa, że od niedawna mam pomocnika. I to jest właśnie pomocnik. O, już widzę, jak ty pracujesz, to niezła próba. W międzyczasie oglądam sobie Twitcha. Tak, więc Gabi też jest taką moją ostatnią pomocą. Gabi na TikToku tam sobie nagrywa w dzień, a wieczorami często, gęsto montuje moje filmy. Więc teraz, jak wcześniej było 7-8 godzin, to teraz z Gabi pomocą zazwyczaj jest to z 12-13. No to miałam ci pomagać, a nie przeszkadzać. Jaki jest twój ulubiony smak lodów? Tak więc na potrzeby filmiku znowu kupiłem sobie coś do jedzenia. Tym razem lody, sorbet i truskawkowy marakuja. Sorbety są moimi ulubionymi, a wy dajcie znać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony smak. Ile lat już jesteś z Gabi? Siedząc na kolanach u Gabi przy okazji jeszcze jedno pytanie było. Trochę mi ciężko. Ile lat jesteśmy razem? W grudniu, 5 grudnia dokładnie mija 9 lat. No 9 lat, ja wiem, no, pewnie to tak tylko chciałem, żebyś była na pytaniu. No, ale to 9 lat, to już całkiem sporo jesteśmy razem. Będziecie mieli dzieci? A korzystając z okazji, jeszcze pytania są ciągle, kiedy będziemy mieli dzieci? Jakiś wasz plan? Ja? Czy mam plan? Planować nie planujemy na razie, ale na pewno w przyszłości będziemy mieli jakieś dzieci. Przez jakieś dzieci bardziej rozumiałbym na pewno kotki, pieski, to niedługo jako pierwsze, tak się najpierw wiecie, sprawdzimy czy jesteśmy dobrymi rodzicami, a potem pomyślimy co dalej. Masz samochód? No i moi drodzy, pytanie na które liczyłem, że dostanę akurat w tej sekcji Q&A, bo nie powiem, że pytanie o samochody było bardzo częste, a mnie trochę dręczyło, bo ja jakieś 2 lata temu kupiłem takiego Seata Ibizę, który był moim pierwszym własnym samochodem i był super. Później jakiś rok po tym kupiłem swojego pierwszego Mercedesa,
to było moje drugie auto, w którym jeździłem przez 2 lata. No ale potem go oddałem, wy go widzieliście na przykład na Instagramie, na kilku moich fotkach. Czas było na nowe auto, ale mi strasznie było jakoś tak głupio. Się trochę wstydziłem, trochę nie chciałem się popisywać i nie wiedziałem do końca jak to zrobić, bo jak wiecie też bardzo mało vlogów było na moim kanale, więc no nie było takiej naturalnej opcji, że ja codziennie nagrywam Fortnite, a potem nagle kupiłem nowe auto. Dlatego ostatnio troszeczkę więcej vlogów jest, żebym ja też się bardziej przyzwyczaił do kamery. No i dzisiaj czuję się gotowy, żeby pokazać wam moje nowe auto, bo to też wasze w sumie auto, bo to dzięki wam jak najbardziej je mam. Więc teraz macie szybkie przebitki. No i jak widzicie, jest to oczywiście BMW M2 Competition. Auto to jest znane na YouTubie, bo i Nitro je ma, i Krzychu je ma, i sam miał kiedyś podobne, no ale to się nie dziwię w sumie, że je kupują, bo to jest totalne marzenie. Jak mówiłem, mam je już kilka miesięcy, 8000 km już prawie przejechałem, więc sporo jeżdżę, bez żadnych wypadków, usterek, nic nie było, idealne autko. No i z takich danych technicznych, to tam pod maską siedzi 6-cylindrowy silnik, rzędowa szóstka, która ma 411 koni, 550 Nm. No jest to dość szybkie, zwłaszcza, że to jest napęd na tylne koła tylko i wyłącznie, więc jest to taki harpaganik, ale no powiem wam, już wam mówiłem, to auto marzenie. Z racji, że to głównie dzięki wam, to teraz powinienem każdego przewieźć. Nawet może nie taki głupi pomysł być, żeby jak dużo łapek zostawicie, to będziemy jeździć po Polsce i was przewozić. Cieszę się, że o tym w końcu wam mogłem powiedzieć, bo troszeczkę i mi i Gabi z serca kamień spadł, bo naprawdę ukrywaliśmy go dość poważnie. Zero instastory, nic. Teraz możemy się nim cieszyć już pełnoprawnie i cieszę się, że mogliście się nim cieszyć ze mną i mam nadzieję, że wam się podoba. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba i koniecznie dajcie znać, na jaki kolor może je obkleimy, na przykład zielony, fioletowy, jak Skull Trooper, jak moja bluza, może jakiś spoiler wielki. Dajcie znać, to też wasze auto, więc miło mi było was zaprosić. Czy planujesz w przyszłości zacząć streamować na przykład na Twitchu? Bardzo dużo pytań też mam odnośnie streamów, co mnie trochę zaskakuje, bo ja jakoś nigdy za dużo nie streamowałem. Ja na streamach zawsze mówię, że mnie one giga stresują, ale w sumie mnie w życiu większość rzeczy stresuje. I powiem wam szczerze, że czasami bardzo często myślę, że chciałbym zacząć częściej streamować. Nie wiem czy na YouTubie, bo jednak YouTube lubię dawać odcinki. Twitch jest super, nigdy jeszcze nie streamowałem na Twitchu. Tutaj wam wyskakuje mój Twitch, Manojek się po prostu nazywam, więc możecie wejść, zaobserwować i być może niedługo jakiego streama tam odpalimy. No, ale dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście Manojka, streamera, widzieć częściej. Czy masz kontakt z Citroxem? Jak wiecie, Citrox mieszka w Gdańsku, ja we Wrocławiu. Czekajcie, a tu co się dzieje? Dzień dobry, w stronę Trójmiasta może? Co to teraz? Manojek! W jakim programie robisz miniaturki? Też wielu z was interesują takie tajniki, składniki, co, jak, gdzie robię. Tak więc do miniaturek to jest program Photoshop, czyli chyba najczęściej używany. Tutaj na przykład jakąś robiłem miniaturę ostatnio, tutaj też. I akurat wszystkie miniaturki robię sam, tylko ja, od zawsze w sumie. Natomiast filmy też montuję ja i Gabi i większość chyba ludzi w Adobe Premiere Pro. Jak masz na drugie imię? Na drugie imię po tatusiu mam Ireneusz. Pozdrawiam. Ile masz centymetrów kabaczek? Często staje pytania, ile centymetrów kabaczek, więc zakupiłem linijkę, zakupiłem kabaczek, no i mierzymy. Tutaj 0, tutaj 20. Nie? Nie. 20 cm. Czemu już nie nagrywasz z paprycjuszem? Z paprycjuszem, z paprykiem, sprawa wygląda tak, że paprykowi po prostu znudził się Fortnite, więc przestał w niego grać. Papryk obecnie streamuje na Twitchu, gdzie się całkiem dobrze rozwija, gra sobie w GTA RP. Ostatnio 24 godziny streamował, więc jest niezły wariat z niego, a jak paprykowi się zachce znowu grać w Fortnite, to pewnie znowu będziemy razem nagrywać. Lubisz macze z zestawu maty? Na potrzeby tego pytania specjalnie pojechałem do McDonalda po zestaw maczy. No to ja już mam maczę z zestawu maty. Raz piłem ją, jak Gabi ją przyniosła do domu, jak testowała go na TikToka, znaczy tą maczę. Więc tutaj macie Instagrama TikToka Gabi, wpadajcie do TikToka, popularna TikTokerka, zapraszamy. Zapraszamy. No i testuję. Ostatnio całkiem mi smakowało, to takie zimne mleko tak naprawdę. No i smakuje jak takie zimne, przyjemne mleko, chociaż próbowałem ten kawałki tej maczy. Takie 6 na 10, nie jest złe. Gabi, teraz ty. Smakuje, jest nawet spoko. 7 na 10. A wy w komentarzu ocencie. Wiem, że większość tego nie lubi, ale nie jest złe. Godzina pierwsza w nocy, ja właśnie montuję dla was ten film i sobie przypomniałem, że się nie pożegnałem, więc ham ze mnie niemały. Dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się spodobało, że auto wam się podoba i jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Pamiętajcie, że za kilka dni będzie super vlog. Trzymajcie się, pa pa!